vidíme na letnisku. Gotowi do odlotu. Cali szczęśliwi, że puszczamy w końcu te Indie. Nie mów tak. Nie mów, było cudownie. Było niesamowicie. Uwielbiam jak jak ulice są zasrane i to przez ludzi. Uwielbiam śmieci, uwielbiam brud, uwielbiam ludzi, którzy próbują cię oszukać wszędzie, począwszy od taksówek, a kończąc na biurach lotniczych. Po prostu ubóstwem idzie. Kocham je miłością wielką. I ludzie są strasznie brzydcy. Ustalmy, Max miał na myśli kobiety, bo facetów jakoś specjalnie nie sprawdzaliśmy. Słuchajcie, spędziliśmy 1,5 miesiąca w Indiach i to było, nie więcej nawet chyba, i to było po prostu najgorszy okres tej podróży tak naprawdę. Najgorszy 1,5 miesiąca w moim życiu. Wydaliśmy najwięcej pieniędzy, spotkaliśmy najmniej fajnych ludzi, zobaczyliśmy najmniej ciekawych rzeczy. No Indie po prostu były słabe i tyle. I nie da się ukryć, że po prostu... No niczym nas nie zachwyciły. Nie ma jednej pojedynczej rzeczy, która mnie zachwyciła w Indiach, która mi się spodobała. Najbardziej w Indiach podoba mi się to, że je opuszczam. Nie chcę rozmawiać, ani słyszeć o Indiach. Chcę zapomnieć o tym, że tu byłem. Naprawdę chcę zapomnieć o tym, że tu byłem. Lecimy do Bangkoku. Wysłaliśmy 62 kilo bagażu i 300 kilo motocykli. Każdy. All the people them want. Woman them a flex and the man them a chant. Cause the 60s style it have to come back. Draw for your bell bottom black heel and frack. Boom shakalaka rude boy. You me tell them no sir. Wind your body, wrinkle your belly. Spędzamy się trochę po Tajlandii, po Bangkoku i łazimy sobie po uliczkach i przechodząc gdzieś w miarę trochę dalej od centrum, niedaleko rzeki, trafiliśmy na taką uliczkę, siedzieli sobie goście, grali na jakiejś śmiesznej, małej tajskiej gitarce, nie mam pojęcia jak to nazwać, pili sobie piwo, więc też sobie kupiliśmy piwo, usiedliśmy z nimi i strasznie miło nas ugościli. Częstują nas różnymi rzeczami, jakimiś grzybkami, nie wiem czym. Powciskali nam gitarki w ręce i tak dalej i cały czas się do nas uśmiechają, żartują sobie coś, mimo że nic nie rozumiemy, oni też nic nie rozumieją, ale jest po prostu przemiło i prześwietnie. Jeszcze raz wam pokażę, jak to tutaj wygląda. Jesteśmy na przystanku. To jest przystanek, to co widać dookoła. Jesteśmy na przystanku i czekamy na naszą łódź, która będzie płynęła w tamtym kierunku, w stronę Khao San.
wiemy jeszcze gdzie dokładnie, bo już się wszystkie łódki skończyły, więc próbujemy złapać ostatnią, która płynie w naszym kierunku. Jesteśmy niesamowicie zachwyceni Tajlandią. Naprawdę, ludzie są niesamowici. Dzisiaj mieliśmy właśnie sytuację, którą nagraliśmy, więc pewnie wrzucimy do filmu. Jak z ulicy nas ściągnęli ludzie, którzy siedzieli, pili piwo i po prostu grali sobie na gitarce i zaprosili nas, zrobili nam cały... Graliśmy z nimi na tych gitarach, próbowaliśmy coś robić, oni też grali. Było naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie, pomimo że oni ani jednego słowa po angielsku nie wypowiadają. To jest właśnie przykład na to, że można się super bawić, nawet nie gadając ze sobą, dlatego że oni nic nie rozumieli, my też nic nie rozumieliśmy z tajskiego, ale było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No i to jest jeden z wielu przykładów tego, jak tu jest niesamowicie. Przed chwilą też zjedliśmy zupę. To jest też super. Podchodzisz do baru, oni serwują, oni chyba tylko jedną zupę serwowali, nie? Oni nic chyba poza tak. Tym, wydaje mi się. Ewentualnie z kaczką albo z czymś innym, albo bez niczego. No i podchodzisz do baru i po prostu zamawiasz zupę i nie masz pojęcia, co dostaniesz tak na dobrą sprawę, dlatego że oni nie są w stanie ci wytłumaczyć, co dostaniesz. Bo nie gadają po angielsku, a my też nie jesteśmy w stanie sobie przeczytać, więc zamawiamy za każdym razem i za każdym razem jesteśmy trochę zaskoczeni. Ale ta kaczka była naprawdę super i naprawdę była smaczna zupa. No i nie wiem. Ciemna zupa z kaczką. Nie wiemy, co to było naprawdę, nie wiemy, z czego to było zrobione, ale było super. Max oddał motocykl do serwisu i serwis wysłał mu maila z wyceną i ze wszystkim. Wysłał mu też maila ze zdjęciem miejsca, w którym na przykład przecieka olej. Zapytali go, Max nie musi tam nawet być, żeby wiedzieć, co się dzieje z motocyklem i żeby wiedzieć, ile zapłaci. To, co wcześniej było dla nas dość duże. Znaczy, może inaczej, to jest normalne w Europie. We wszystkich pozostałych krajach, przez które przejeżdżaliśmy do tej pory, to nie byłoby normalne i to jest bardzo, bardzo wygodne tutaj. Tak samo bardzo łatwo nam się dogadało z ludźmi, którzy będą serwisować nasz aparat. I naprawdę łatwe to było i po prostu rozmowa z tymi ludźmi jest łatwa, prosta, przyjemna i rozumieją, o co ci chodzi. To jest niesamowite dla nas, to jest super odkrycie i bardzo się cieszymy, że nam się udaje. Wyjeżdżamy z Bangkoku, zapakowaliśmy motocykle, ubrania są czyste, motocykle są czyste, motocykle są wyserwisowane, mamy mniej bagaży, zapowiada się super. Jedyne co to, my nie jesteśmy aż tak czyści, bo jest trochę ciepło. Nie jest bardzo gorąco, ale jest strasznie wilgotno. Przez to pakujemy się od chwili i już jesteśmy cali mokrzy, ja przynajmniej się kleję. Ja też się kleję. Obaj się kleimy.